Witam Was, drodzy widzowie, tutaj Ziggy z Teksasu, dzisiaj w serii audycji Mój Nowy Świat. Kiedy rozpoczynałem pierwszą audycję, nagrywałem wtedy list, zastanawiałem się, czy audycje odniosą jakieś echo wśród Was, czy będzie zainteresowanie. I powiem Wam, że jestem bardzo zaskoczony odzewem, dlatego że mam dziś do przeczytania w szufladzie chyba 30 listów, które no, muszą poczekać na swoją kolejność, ale zaręczam, wszystkie będą przeczytane, bo są bardzo, bardzo ciekawą wizją i bardzo spójną wizją tego, jak chcielibyście żyć w nowym świecie. A ja dziś zapytam o to Małgosię Borochowską ze Szczecina. Cześć Małgosiu, dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Małgosiu, myśmy się już spotkali w zeszłym tygodniu, żeby nagrać tę audycję, ale ponieważ ty napisałaś tak piękny tekst o tym, jak chciałabyś żyć w nowym świecie, to postanowiliśmy, że właśnie nagramy, przeczytamy to, jaki byłby ten nowy świat dla ciebie w niedalekiej przyszłości. Chciałabyś to nam przeczytać? Tak jest. Oczywiście. Witam wszystkich. To jest raczej wizja nowej Ziemi, więc no, to takie moje literackie spojrzenie na temat. Wizja nowej Ziemi to chyba brzmi lepiej niż mój nowy świat. Wizja nowej Ziemi, piękne. Nowa Ziemia. Upadły budowle, sromoty i pychy. Nie ma już prawa tego, który dzierży władzę. Cyklopowe pioruny rozłupały ziemię i trzeba było w niebu oceanów, by ugasić piekielne piwnice i zmyć hańbę. Trzeba było mocy nadprzyrodzonych, by uciszyć lamę. Pszenicowała ziemia spłowiałą tkaninę, odzyskując zgodę na tworzenie. A zostali ci, którzy uwierzyli, nim ujrzeli. Jeśli jakimś cudem przeżyję, to obiecuję, że jeśli cię spotkam, nie zapytam, skąd pochodzisz, ani w sobie żyłem. Łzą wzruszenia nie będzie końca. Wtedy na wzgórzu pojawi się tygrys. Powiemy, żeby odszedł w pokoju i że ziemia za wzgórzem należy do niego i że nigdy, przenigdy nie naruszymy tej granicy. Pokłonimy się żywiołom, bo były tu na długo przed nami i zawrzemy przymierze. Przyrzekniemy, że będziemy polować tylko wtedy, kiedy będziemy głodni. Że z lasów i łąk weźmiemy tylko naszą część, dbając, wystarczyło dla innych mieszkańców planety. Rozpalimy ogień sięgający gwiazd, żeby odnaleźli nas inni. I zapłoną stosy na całej planecie. I pójdzie przekaz do wszechświata, że Ziemia jest wolna. Rozplotkują się gwiazdy o bogactwie Ziemi, o urodzie ziemianek, o ich warkoczach i zwinnych palcach. O tym, że rodzą się wolni ludzie. I będą opowiadać w odległych galaktykach legendy o wojownikach z Ziemi. O prawych, odważnych, pracowitych ludziach. Odtąd będziemy wieść piękne życie. Jeśli jednak przez jakąś chorą głowę przemknie myśl, żeby wyciągnąć plugawe łapy po nasz dom, to niech wie, że cała Ziemia powstanie. Ramię w ramię, sprzymierzeni z żywiołami, będziemy walczyć o każdy kamień, o każde źdźbło trawy i o każde, najsłabsze pośród nas, kruche istnienie. Małgosiu, wiesz co, wsłuchując się w to, co czytałaś, byłem tam. Po prostu. No, cieszę się. Wiesz, to jest utopia oczywiście, ale ja... Mhm. I wiesz, a propos utopii, to utopia potrafi być bardzo rzeczywista, dlatego że ja mieszkam bardzo blisko miasta, które nazywa się Utopia. I byłem w niej, więc mogę wam powiedzieć, że utopia jest piękna. Czy utopia może być zaczynem do tego, że ona się może zrealizować? Może tak się stać? To znaczy, wiesz, moje takie subiektywne odczucie, oczywiście to jest wizja literacka, tylko i wyłącznie jest to moje takie spojrzenie na temat, bo jakby hasło tego programu, tytuł programu brzmi nowy, tak? Nowy, nie ulepszony, nie poprawiony, nowy. Więc nowa Ziemia,
żeby mogła powstać doskonała i z takimi doskonałymi ludźmi, to myślę, że ludzie powinni jeszcze raz wynaleźć ogień. Rozumiesz? Mm-hmm. Po prostu nie da się budować na tym, co jest. Tak myślę. Tak, w tym momencie na tak, czegoś nowego. Taka była ulepszyć. Moja intencja. My nie możemy tego świata naprawić, bo już się nie da. My musimy zbudować nowy świat. Tak. Po prostu tak myślę sobie, że no, jeżeli miałoby to być tak doskonałe, nowa ziemia, nowi doskonali ludzie, to musielibyśmy naprawdę zacząć od początku. Nie twierdzę, że nie da się teraz czegoś ulepszyć, poprawić. Oczywiście, że tak. Natomiast no, to nie da się, jakby wiesz, na tych starych, na tych zgliszczach zbudować czegoś nowego. Nie ma tych zgliszczów. Dobrze, a jak twoim zdaniem powinien wyglądać ten początek? Wiesz, jak się buduje dom, a mam doświadczenie w tej kwestii, to naprawdę trzeba wiele wysiłku, zanim ta pierwsza cegła zostanie położona. Wykarczować pewne rzeczy, usunąć kamienie. Ja mieszkam na takim bardzo kamienistym, pochyłym terenie, więc albo je zagospodarować, albo je usunąć, prawda? Trzeba przygotować miejsce, w którym będą ogrody. Trzeba przygotować. Wiesz, jest mnóstwo rzeczy do zrobienia przed. I chciałbym to odnieść, czy da się to odnieść do tego, jak zbudować ten nowy świat? Od czego zacząć? Wiesz, jeżeli no, ma powstać dom, musi powstać projekt, tak? Mhm. Więc ten projekt musi być na tyle doskonały i na tyle no, gwarantować bezpieczeństwo mieszkańcom, tak? Że każdy najdrobniejszy błąd no, może kosztować no, ludzkie życie. Tak? To racja. Myślę, że no, tak samo jest z nowym światem. Tak długo, jak długo ludzie pojedynczo nie zrobią porządku ze swoimi własnymi życiami, nie ma mowy o tym, żeby ruszyć do przodu. Mhm. Wiesz, żyjemy tak, jak śnimy, samotnie. Jeżeli ty masz takie poczucie, że w swoim życiu nie wszystko gra, nie jest no, tak, jakbyś chciał, żeby było, to no, nie możesz ratować planety i innych ludzi, dopóki ty no, nie zrobisz porządku ze swoim własnym światem. Ja wychodzę z takiego założenia, że człowiek rodzi się z taką jedną, jedyną misją. Dostaje zagadkę do rozwiązania. I tą zagadkę, ta zagadka brzmi, kim jesteś, mm-hmm. tak? Albo mm-hmm. po co tu jesteś? I ty musisz tą zagadkę rozwiązać. Jednym zajmuje to całe życie, inni nie rozwiązują jej nigdy, tak? I tak długo, jak ty nie dowiesz się, kim jesteś, nie odnajdziesz swojego powołania, swojego przeznaczenia, nie poświęcisz czasu na to, żeby się dowiedzieć i spełnić, nie będziesz szczęśliwym człowiekiem, tak długo, wiesz, no nie możesz tworzyć lepszego świata. To po to taka osoba, która ciągnie za sobą ten bagaż niezadowolenia, niespełnienia, no, myślę, że nie da się budować świata takich ludzi, że każdy sam musi, wiesz, odnaleźć swoje powołanie, swoje przeznaczenie. Tyle jest ludzi nieszczęśliwych i wiesz, takie alternatywy, że no super, jeżeli są takie grupy, które gdzieś się no, zrzeszają i ktoś, kto jest bardzo samotny, może tam dołączyć, ale pytanie brzmi, czy odwracając się od swojego problemu, wiesz, mhm. czy nie żyjesz trochę w teorii, trochę wirtualnie, to jest prawdziwe życie. A trochę płoną nadzieją, tak? No trochę tak, wiesz, bo ja tu mówię oczywiście o takich zwykłych ludziach, o zwykłych problemach, nie mówię to o jakichś ludzkich tragediach, absolutnie. Ale jeżeli no, twoje życie kuleje, tak, masz taką pracę, jesteś niezadowolony z tej pracy bardzo, w domu też niekoniecznie jest dobra atmosfera, mhm. no to uciekanie w taki wirtualny świat, bo tam jest fajnie, bo tam nie wszyscy rozumieją, no to nie jest żadne rozwiązanie, wiesz. Mhm. Ciągle ta twoja zagadka, ta twoja koperta leży gdzieś tam, ciągle, wiesz, nie wiesz. Po prostu, mm-hmm. kim jesteś. Twoja rada byłaby taka, żeby najpierw oczyścić to wszystko, co nieoczyszczone, przepracować, jak się dzisiaj mówi tak kolokwialnie, to wszystko, co jest do przepracowania
I kiedy jesteś oczyszczony, to wtedy możesz wziąć kartkę papieru i tworzyć zręby tego, czego oczekujesz. Jak jesteś zadowolony, tak, ze swojego życia i masz z czego dać, tak, bo jesteś człowiekiem spełnionym na swoim własnym miejscu, więc wtedy możesz się dzielić i możesz ofiarować do takiej wspólnoty coś. Natomiast jeżeli twoje całe życie, leży gdzieś w gruzach, jest tyle spraw niezałatwionych, ty sam czujesz, że nie jesteś zadowolony, to tak naprawdę w tym nowym świecie nie ma dla takich ludzi miejsca. Ja tak to widzę. Wiesz co, to jest ważna rzecz, którą mówisz. Chyba nie wszyscy to widzimy, ale masz rację, że wielu z nas ma za sobą jeszcze w sobie wiele rzeczy do przerobienia i rzucają się jakby w otchłań tego nieznanego, żeby zostawić to za sobą, ale to jest dalej nieprzepracowane i ciągną to. Czyli po pierwsze... Tak, Małgosia? Tak, czyli po pierwsze oczyścić wszystko to, co w nas brudne. Wiesz, oczyścić albo po prostu zwyczajnie załatwić problemy po ziemsku, po ludzku, tak? Po prostu jesteś niezadowolony z pracy, to może warto się skupić na tym, co z tym zrobić. Ja nie twierdzę, że wiesz, ja nie udzielam takich rad, rzuć pracę, i ja też nie jestem ze wszystkiego zadowolony. Tak, ale dziś chciałbym popłynąć trochę dalej, czyli zobaczyć już ten nowy świat, jego wizję, jego zarys i chciałbym najpierw zrobić to, o czym ty mówisz, oczyścić to. Czyli ten pierwszy krok, pozałatwiać swoje niezałatwione sprawy. Tak jak wspominasz, praca, związek, nie wiem, zdrowie. Wszystko to musi być załatwione, tak? Tak, tak. Dlatego, że wiesz, jeżeli nawet tworzyłyby się takie osady, zakładając teoretycznie, takie osady ludzi, ja nie wyobrażam sobie, że to będą takie osady ludzi, gdzie wszyscy chodzą w szatach Jedi, po prostu, raczej nie. Chyba nie o to chodzi. Raczej nie. Raczej chodzi o to, żeby to było, takie skupisko ludzi, którzy są przydatni. Wiesz, jesteś człowiekiem, który może coś zaoferować, tak? Jakąkolwiek umiejętność. Ale ty najpierw tę umiejętność odkryłeś sobie. Wiesz, co potrafisz, ile ona jest warta. Powiedział kiedyś pan Chodorowski w jednym z wywiadów, to jest takie zdanie, które mnie bardzo rozśmieszyło. Wywiad był oczywiście świetny. To zdanie jest takie wyrwane z kontekstu. Ja doskonale wiem, o czym była mowa, ale powiedział, głupich nie bierzemy. I ja sobie wtedy pomyślałam, to Małgośka zostawiesz w domu. Po prostu. Wiesz, ale to... Chodziło właśnie o to, że tacy ludzie nie są przydatni po prostu, wiesz, bo to jest balast tak naprawdę. Mm-hmm. Jeżeli ktoś sam sobie nie poradził, to taka nowa społeczność ludzi, którzy doskonale wiedzą, znają swoje miejsce, znają swoją wartość, nie potrzebuje takiego balastu. Wiesz, teraz mamy Słuchaj, a może to jest tak, że potrzeba nam właśnie takich liderów, czyli ci liderzy powinni być czyści, przygotowani, oni muszą mieć pozałatwiane wszystkie nasze ziemskie sprawy, żeby pociągnąć tą resztę. A ta reszta może niekoniecznie. Nie myślisz tak, że oni to będą robić jakby po drodze? Ja bym nie chciała na przykład ciągnąć takich ludzi, bo to jest tak, ja tak jak mówię, mówię tu o ludziach zwykłych, zdrowych, normalnych, tak? Którzy... tak podwieszają się trochę, wiesz, pod system i tak wiszą po prostu, wiesz, jeżeli ty masz, jakiś problem i nie potrafisz go rozwiązać, to znaczy, że nie jesteś dojrzałym emocjonalnie człowiekiem, życiowo, to szukaj sobie tam, tak długo aż znajdziesz, po co ci taki balast, chciałbyś tak po prostu tych ludzi nawracać, tak za nich rozwiązywać problemy, tak ich ciągnąć. No dobrze, to zastanówmy się nad tym, jaka część dzisiejszego społeczeństwa jest gotowa do tego, żeby budować ten nowy świat. Ja myślę, że gdyby popatrzeć na to, co mówisz, to niewiele. Nie chcę nawet mówić w procentach, ale to są znikome ilości. Są znikome, ale wiesz, jeżeli tworzy się na przykład, załóżmy, taka grupa, która ma taki jeden cel, budujemy domy. I są to ludzie, którzy się po pierwsze na tym znają, po drugie uwielbiają swoją pracę, więc są ludźmi spełnionymi.
I oni oferują to, żeby zbudujemy to po prostu, więc tworzą taką grupę ludzi, którzy są i pasjonatami, i ludźmi spełnionymi, i na tyle spełnionymi, że mogą coś dać, tak? Więc dobrze, zajmiemy się tym, zrobimy to. No, ale teraz pytanie, co zrobią inni, tak? Małgosi, to może porozmawiajmy o tym, od czego należałoby zacząć. Wiemy już, że pierwszy krok to pozałatwiać własne sprawy, ale jeśli już to mamy załatwione, jesteśmy tymi świadomymi, którzy wiedzą, czego chcą, to od czego zacząć tworzyć projekt tego nowego świata? Od jakiej dziedziny byś zaczęła? No, ja od oświaty, żeby nie mówić edukacja. Wiesz, ja uważam, ci powiem, Zygi, że ludzi trzeba nieustannie uczyć, nieustannie edukować, a nie za nich myśleć, tak? Do znudzenia, mówić, pokazywać różne aspekty zagadnień i pozwolić im podjąć decyzje samodzielnie. Wiesz, to nie może być takie społeczeństwo socjalne, gdzie jest jakaś grupa ludzi bardziej świadomych i ona po prostu, wiesz, no, bierze odpowiedzialność za jakichś ludzi, którym się nie chce. Bo to jest trochę takie lenistwo. Ja też wcale nie twierdzę, że ja bym się akurat załapała, wiesz, na tą nową ziemię. Ale no tak to widzę, mam świadomość swoich jakichś ułomności, rzeczy, którymi należałoby jeszcze popracować. Ale owszem, zgadzam się z tym, że taka rzecz to takie oświecenie ludzi. Więc dobrze by było, gdyby byli mądrzy nauczyciele, którzy by rzeczywiście Czyli zaczęłabyś od oświaty, czyli od nie tylko od wiedzy, ale i od świadomości tej wiedzy, prawda? Tak, tak. No, mówię po prostu, że naprawdę to powinno odbywać się od początku, ale jesteśmy na takim etapie życia, więc czemu nie teraz? Jeżeli ktoś potrafiłby przekazać wiedzę jakąkolwiek, to od ciebie zależy tylko, czy ty chcesz z tego skorzystać, czy nie. Wiesz co, nie wiem, czytałaś książki Igora Witkowskiego, tą jego serię o przebudzeniu? Nie. Igor Witkowski, no, świetne książki pisze, chociaż powiem, że trudne, dlatego że są takie bardzo socjologiczne, używają specyficznego języka, ale Igor Witkowski mówi to samo, co ty. Pierwsze edukacja. On używa słowa edukacja, oświata, ale pierwsze musimy zupełnie zmienić najpierw nauczycieli, a potem dzieci. Przedwczoraj miałem spotkanie ze stowarzyszeniem, z prezesem i wiceprezesem Stowarzyszenia Nauczyciele dla Wolności. Niestety jest ich tam jeszcze niewiele i oni nie mają w swoich planach takich dalekosiężnych zmian jak nowa edukacja. Oni dzisiaj walczą o przeżycie, ale uświadomili sobie też, że to będzie konieczne, że nie mogą tego odkładać na lepsze czasy, że to musi być spójne z tym, co robią dziś. Nowa edukacja. Edukacja to jest ten trzon, bo jeśli będziemy mieli źle wyedukowane społeczeństwo, no to filary są do bani i nie zrobimy następnego kroku, bo zbudujemy dom na fałszywych przesłankach, prawda? Tak, ja myślę, wiesz, bo ta edukacja to no, tak bardzo szeroko pojęta, no ale też jak wcześniej, tak jak mówiłam, no to odkrycie tego, o czym też mówiła Żaneta w swoich programach, z czym ja się bardzo zgadzam, że no odkryj swoje powołanie, więc sprawdź, jesteś tu po coś, nikt nie jest po nic, tak? Jeżeli jest, no mówię, jakby ten temat załatwiony, to no to edukacja jest drugim krokiem, tak? Dlatego, że chcąc budować nowy świat kiedyś tam, to musisz mieć mądrych ludzi, tak? Wyedukowanych. Trochę, że teraz tak jest, że no zawsze ktoś za nas myśli, ktoś podejmuje za nas decyzje. Jesteśmy po prostu tak bardzo, wiesz, no taki niedojrzali? Jesteśmy niedojrzali, ale jesteśmy też takim państwem socjalnym, gdzie wiesz, ciągle ktoś się tobą opiekuje i przekonuje cię o tym, że nie jesteś do tego ani zdolny, ani dostatecznie mądry. Więc wiesz, błysnęła mi teraz taka myśl, że być może pierwsza rzecz, którą
powinniśmy sobie wypracować to odpowiedzialność za siebie samych i za otoczenie. Wiesz, to za otoczenie, no. Wiesz, myślę o rodzinie, no o rodzinie. Za siebie, no za siebie, wiesz. No, my tak ciągle myślimy bardzo po staremu, że trzeba odpowiadać za innych. No, ja nie chcę odpowiadać za innych. Mm-hmm. Nie każdy odpowiada za siebie, rozumiesz? Mm-hmm. Po prostu to jest rzecz, która się wydaje teraz ludziom tak bardzo niesprawiedliwa i taka trudna, no. Ale jak ma być wyglądać nowy świat? Inne państwa, no jakby funkcjonują w oparciu o właśnie takie idee, że musisz zadbać o siebie sam. Nie ma systemu emerytalno-rentowego, tak? No tak, chociażby Chiny. No albo Maroko. Mhm. Nie ma tam po prostu, no. Państwo ci pozwala zarabiać, ale ty musisz posłużyć się własną głową, jak to zrobić, tak? Więc skoro inni... Wiesz co, to ta idea jest w moich myślach bardzo mocna, że powinniśmy brać odpowiedzialność za siebie samych, ale stworzyć takie społeczeństwo, które jednocześnie dbałoby o tych najsłabszych w taki sposób, kiedy oni już nie są zdolni o siebie zadbać. Czyli... Nie, no ja nie mówię to ani o dzieciach, ani o ludziach niesprawnych, mm-hmm. ani o starszych. Ani o ludziach starszych. To jest mm-hmm. oczywiste, no to mm-hmm. nie podlega w ogóle dyskusji. Mówię o normalnych, zdrowych ludziach, tak? Mm-hmm. Po prostu. Ale ja chciałbym w naszej dyskusji zrobić jedno zastrzeżenie, bo tak w ogóle zaczęliśmy od tego kroku już dalej. Natomiast dlaczego ta audycja w ogóle powstała, wiesz? To była moja myśl po tych wspólnych audycjach, 40 chyba kilku audycjach, Moja droga do przebudzenia, w których to mieliśmy okazję powiedzieć o tym, jak przeżyliśmy dotychczas swoje życie i co nas przywiodło do tego miejsca, tu, teraz. No i po drodze odkrywaliśmy wiele rzeczy bardzo traumatycznych, czasami trudnych, ale też przyjemnych, radosnych, prawda? I to było nasze życie, to była nasza historia. I dochodzimy do punktu tu i teraz, w którym no, czujemy, że żyjemy w takim dystopijnym świecie, wiele dysonansu, jakichś bardzo, bardzo dziwnych sytuacji, szalonych czasami. I co więcej, jesteśmy w stanie odczytać ten plan, który dzisiaj nam się jawi jako plan ciemnych, ich, onych tak zwanych. I ludzie mówią tak, słuchaj, to większość ludzi mówi tak, to się wydarzy, bo oni to zaplanowali. I wtedy przyszła nie tylko moja myśl, to wielu ludzi, z którymi dyskutowałem, słuchaj, to dobrze, oni mają plan, to dobrze, że mają plan. To znaczy, że my też możemy mieć swój plan. Bo jeśli nie ma planu, to nie można niczego zbudować. Ale zanim powstanie plan, trzeba mieć wizję, żeby ten plan można było przelać na papier, prawda? I wtedy błysnęła mi taka myśl, to stwórzmy audycję, w której ludzie gotowi do tego, żeby powiedzieć o swojej wizji, opowiedzą o niej, żeby to poszło w świat, we wszechświat, który przyjmie to na takiej zasadzie, że to, co poszło, będzie zgodnie z efektem setnej małpy inspirowało innych. Tak powstały te audycje, więc myślę, że kiedy my w tych audycjach powiemy o swojej wizji nowego świata, to ona rozprzestrzeniona we wszechświecie jako energia będzie inspirować tych, którzy zaczną myśleć na takim jednym poziomie. Tak, chcemy nowego świata i teraz mój nowy świat wygląda tak, twój wygląda tak, a nie wiem, kolegi, przyjaciela, znajomego wygląda jeszcze inaczej. Ale ta różnorodność jednocześnie jest takim uzgadnianiem wspólnego świata. Bo tak to się dzieje w rzeczywistości, kiedy oni mają swój plan, agendę jedną, drugą, trzecią, to ona nie jest spójna, one są różne. I teraz wypuszczone w świat, one są uzgadniane przez nas. Bo ja myślę, że oni nie mają mocy kreacji. Oni, myślę o tych, którzy tworzą te wizje, te agendy. Natomiast mogą ją puścić w świat, bo my jesteśmy kreatorami i my sami tak naprawdę kreujemy ten świat. Nie wiem, czy to zauważasz, ale
tak naprawdę te wszystkie sytuacje związane z lockdownami, z restrykcjami i tak dalej, tworzymy my. To znaczy tak, no ja się z tym zgadzam, tylko zauważ, że tak naprawdę prawa natury, tak, czyli prawa fizyki są niezmienne i zawsze były takie same. Teraz dopiero może wielu ludziom jakby no, to się otworzyło w głowie i widzą, że to, to tak działa. No i nie jest przecież tak, że czy w czasie wojny, czy w czasie jakichś wielkich kryzysów nie było ludzi, którym żyło się dobrze. No, oni też kreowali, może zupełnie nieświadomie, ale oni nie dopuszczali do siebie na przykład takiej myśli, że może się coś stać, może mieli taką pogodę ducha. No trudno powiedzieć, tak? Ale też nie było przecież tak, że był jakiś wielki kryzys i absolutnie wszyscy no, cierpieli. Były takie jednostki. Zawsze tak było, teraz też tak jest. Ale ja po prostu no, widzę taką różnicę, że dobrze, jest ten plan złych, tak, nazwijmy ich tak. Ale zobacz, oni są bardzo solidarni. To jest jeden plan, są bardzo konsekwentni. Jest wiele potencjalnych scenariuszy. Tutaj tworzy się plan, trochę takich, wiesz, takie pobożne życzenia małego Kazia. A ja chcę obrót z kwiatkami, a ja chcę, żeby było tak, słoneczko. I bardzo wiesz, infantylne. Dla mnie bardzo infantylne i tak naprawdę no, siła jest wtedy, kiedy jest jedna myśl. Wiesz, po co tutaj jakieś... No to jest tylko moje oczywiście, no, widzenie świata, medytacje dla ziemi, no pomedytuj nad sobą, żebyś ty był szczęśliwy. Jeżeli ty stworzysz taką przestrzeń, w której się nic nie może wydarzyć i ta bomba, która miałaby spaść, spadnie obok, a tutaj nigdy, no to będzie super. Dlatego wydaje mi się, że siła jest w jedności, wiesz, jedna wspólna idea, tak? Sprzątam swoje życie tu. Szukam tej odpowiedzi, kim jestem, po co tu jestem, jaka jest moja rola, tak, jaka jest przydatność moja na grupy. Tak, ale wiesz, to sprzątanie to ciągle jest historia, nie? A wiesz, w mojej głowie jest to, że my bez planu nie zrobimy kroku naprzód. Bo wiesz, doskonale wiesz, że żeby znaleźć się w takim realnym świecie, nie w tym świecie z tymi chmureczkami, wiesz, z tymi serduszkami, z tymi ogródkami ładnymi, tylko w takim realnym świecie, jak go zbudować, to my musimy wziąć wszystko to, co zostało popsute w tym naszym realnym świecie dotychczas, wyburzyć te fundamenty i stworzyć na nowo ten świat. Czyli myślę, że musimy mieć ludzi, którzy zajmą się poszczególnymi dziedzinami. Ktoś edukacją, tak? Jak, czy oświatą, jak ona powinna wyglądać i muszą powstać zręby tej edukacji. Ktoś musi się zająć naszym zdrowiem, a żeby my już wiemy dzisiaj, my to czujemy, może nie do końca wiemy, ale czujemy, że to zdrowie dzisiaj nasze zostało zaprzepaszczone poprzez tą fałszywą medycynę, ale musimy mieć plan, jak ma wyglądać nowa medycyna, jak ma wyglądać zdrowie w przyszłości. I wiesz, te dziedziny można by mnożyć, bo to jest żywność, prawda? To jest przemysł, to jest infrastruktura, to jest historia, która została zafałszowana, a tak naprawdę jest wiele tych historii i nie wiemy, która jest prawdziwa. My to wszystko musimy mieć ludzi, którzy... Edukacja w szerokim tego słowa znaczeniu. Oczywiście, no to nie chodzi tylko o to, że to będzie po prostu, wiesz, nie wiem, historia, no wszystko, tak? Musi być grupa ludzi, to nie jest, wiesz, dwóch, trzech nauczycieli. To musi być naprawdę potężna grupa, która, no wiesz, się nie tylko tym zajmie, ale sama się będzie rozwijać, tak? I wtedy, wiesz, no ty podejmujesz decyzję, czy chcesz się uczyć, czy nie. Ale teraz też tak jest, zobacz, no. Czy ludziom coś jakby broni dostępu do wiedzy, no bardzo dużo osób uważa, że fajnie, nigdy się nie uczyłem historii, no to jest super, a ci frajerzy się uczyli i to teraz okazuje się, że to nieprawda. No to też jest nie fair, prawda? Po prostu, no ktoś poświęcił życie, bo to była jego pasja, no to no, zaraz. Po prostu wiesz, to tak nie może być, że ktoś zadaje sobie jakiś trud, chce się rozwijać, chce coś wiedzieć, a ktoś inny po prostu, no, ma to gdzieś.
No to nie zna. No tak, ale wiesz, to jest normalne, że większość społeczeństwa będzie właśnie na tym etapie, na tym poziomie. Ona pozostanie na tym poziomie. Oni będą dbali o te swoje ogródki, będą chcieli je mieć ładniejsze, będą dbali o to, żeby było włożyć co do gara. Przepraszam za kolokwializm, ale... No i też będą szczęśliwi. I też będą szczęśliwi i wcale nie chcemy z nich wytworzyć wszystkich liderów, bo się nie da, bo to jest nierealne. Ale potrzebni nam dziś są liderzy, liderzy wizji, którzy przejmą temat, na przykład... Proszę? Bardziej nauczyciele. Nauczyciele, tak, dobre słowo, tak. Którzy przejmą pałeczkę i, wiesz, zaszczepią w nas swoje idee, tak? Czyli powiedzą, a my się nimi prawdopodobnie zachwycimy, albo nie, tymi ideami. Jeśli będą nasze, jeśli będziemy czuli, no to przyjmiemy te idee i będziemy je realizowali, ale... Rzecz w tym, że te programy mają przyciągnąć takich ludzi. Ja wiem, że to będzie trudne i pewnie musi powstać setki takich programów, takich odcinków, żeby przyszli tacy ludzie do tego programu i powiedzieli tak, ja mam gotową wizję. Ja myślę, że świat powinien wyglądać w tej dziedzinie tak i tak. I wiesz, ja nie wiem, kto przyjdzie i ja nie wiem, czy on pociągnie tych ludzi, ale liczę na to, że tacy ludzie się tutaj znajdą. Nie, no tak, no super. Jeżeli będą ludzie, którzy jakby wiesz, no to czują, że mogą pełnić rolę takich nauczycieli, bo tu bardziej bym powiedziała nauczyciel niż lider i mogą stać się autorytetami, tak, dla innych, no to ekstra. Mhm. Wiesz, ale człowiek musi zrobić w życiu dwie rzeczy, wiesz, umrzeć i dokonać wyboru. Wybór zawsze leży po stronie człowieka. No ty, jeżeli chcesz, to będziesz słuchał, będziesz chciał się dowiedzieć, będziesz szukał, ale przede wszystkim zadawał pytania. Ludzie się nie pytają, tak? Po prostu nie zadają pytań, bo ich to nie interesuje. Idą na łatwiznę. Wiesz, no trudno powiedzieć, bo ja wcale nie twierdzę, że ktoś, kto nie ma takich problemów, po prostu żyje sobie, dla niego w ogóle nie istnieje nic wokół takiego, jakiegoś, nie ma zagrożenia. Mm-hmm. Wiesz, że ten człowiek nie może być szczęśliwy. No pracuje, zarabia, wychowuje dzieci i uważa, że wiesz, no głowa się nam przewraca. Mm-hmm. Wymyślamy głowy. No. Ale tak jak mówię, no wiesz, według mnie prawa natury są obojętne i neutralne. I wyobraź sobie taką sytuację, że na przykład no nadciąga jakiś kataklizm wielki. Mm-hmm. Ktoś idzie no, do wielkiego czarodzieja świata, niech to będzie taki substytut Boga, matrycy i tak dalej. Wielki czarodziej. I mówi, proszę cię, daj mi schron, żebym mógł się ukryć z moją rodziną, żeby była tam żywność i żeby jeszcze moi sąsiedzi mogli się schronić. No i dostaje taki schron. Ale przychodzi drugi, mówi, wielki czarodzieju wszechświata, daj mi takie urządzenie, które pozwoli mi wszystkie schrony znaleźć, i taką broń, która potrafi je zniszczyć. Wiesz, chodzi o to, że no, jakby ten wielki czarodziej wszechświata słucha modlitw grzecznych, niegrzecznych dzieci. I nigdy nie będzie tak, że wszyscy ludzie będą dobrzy, doskonali. Zawsze będą tacy, którzy będą chcieli mieć tą sądzenia do szukania schronu. Po prostu. Dlatego mówię o tym, że bardzo ważne jest, żeby każdy no, zrobił porządek Wokół siebie. No tak, wokół siebie, bo jeżeli ty stworzysz takie, nie wiem, takie życie, takie przekonanie, że jest dobrze, niesiesz tak bardzo no, to swoją, nie chcę tu mówić cała wibracja, ale no, odnajdziesz to swoje miejsce, tak? Swoje przeznaczenie i powołanie. Jakby odpowiesz na te pytanie, kim jesteś, to myślę, że wiesz, to z automatu te wibracje podnoszą się, wiesz, jesteś na swoim miejscu, no, jesteś zadowolony, tak, robisz to, co chcesz. I znika nam wiele problemów, bo jeśli... Bo szczęśliwy ty, to również szczęśliwa twoja rodzina, tak? Bo nie tylko robisz to, co kochasz, to jeszcze na tym zarabiasz, więc możesz tworzyć, możesz sobie po prostu mieszkać w lepszym domu, mieć, wiesz, no lepsze takie to materialne życie, ono jest bardzo ważne, tak? Nie można w ludziach
wzbudzać poczucia winy, mówić ciągle, a ty nie potrzebujesz 15 par butów, ale dlaczego nie? Mhm. Jak to cię uszczęśliwia? Pracujesz na to uczciwie, to kup sobie. Po prostu. Wiesz, to nie może tak być, bo i ty, i ja pamiętamy czasy komuny. Wiemy, jak było. I wtedy byliśmy takim pokoleniem poświęconym. Wiesz, ja w ogóle uważam, że ten rocznik to jest taki rocznik, wiesz, przegrany, nie? Jesteśmy ofiarami, ciągle się od nas czegoś chce. I znowu coś dla przyszłych pokoleń. Wiesz, a kiedy my w końcu, wiesz, kiedy? Dlatego ja uważam, że żeby taka ziemia nowa, taka naprawdę ziemia nowa i doskonała zaistniała, to musiała być albo selekcja naturalna, albo wiesz, jakieś siły nadprzyrodzone musiały to sprzątać. Została garstka ludzi, naprawdę takich, którzy mają no, równo pod sufitem, wiesz, są spełnieni i oni są gotowi budować coś, bo wiesz, oni już mają jakby swoją ustaloną pozycję, tak, w tym wszechświecie, wiedzą, jaka jest ich rola, nada cała reszta, która się tak miota, wiesz, nie wiedzą, tak naprawdę czego chcą, no to Małgosiu, muszą. A czy to nie jest tak, że to właśnie się dzieje? Bo zobacz, cała ta sytuacja związana z pandemią prowadzi do tego, że prawdopodobnie nastąpi selekcja. I ona jest prawie naturalna. Prawie. Tak? No, trochę tak. Chociaż brzmi to bardzo okrutnie, ale wiesz... Bardzo okrutnie. Ja musielibyśmy się dobrze zastanowić nad tym. Bo jeżeli na przykład byłaby taka nowa ziemia, tak, taki, no lepsza, no lepsza część jakaś, no to musiałbyś się zastanowić, czy wolałbyś takiego człowieka, który jest wysokiej klasy specjalistą, bardzo wysokiej, na przykład genialnym architektem. Mhm. I on no, zrobił to, co zrobił, no ale nie stracił geniuszu swojego. I on na tej nowej ziemi się przyda, tak? Bo po prostu ma otwarty umysł, ma talent. No czy wolałbyś no, kogoś takiego, wiesz, co nic nie potrafi kompletnie, jest taką bateryjką do komórki, no ale tego nie zrobił i wiesz. No i teraz pytanie, nie? Kogo? Czy naprawdę to podział będzie według tego, kto to zrobił, czy nie zrobił? Czy według wiesz tego, co, kto tu umiesz? To raczej nie chodzi mi o tych, co to zrobili, czy nie zrobili, tylko jaki mieli poziom świadomości. A, to tak, to też. Tak, ja myślę, że to będzie dyskwalifikowało albo kwalifikowało tych ludzi, dlatego że no to jest... Dla mnie to jest czysta fizyka, tak? Jeśli twój poziom świadomości jest niski, czyli twoje wibracje fizycznie są niskie, to nie będziesz kompatybilny z wibracjami, które są wysokie. No nie będziesz, bo to jest fizyka. Tak, ale co zrobić, żeby te wibracje podnieść? Tak? No właśnie, to jest, wracamy do początku, czyli tak. Najpierw zrób tak, porządek tak. Z sobą. Tak, bo wiesz, bo wibracje, niektórzy rozumieją, że no mają wstać rano z łóżka i po prostu cieszyć się, jak cudownie, bo wstało słoneczko. Wiesz, to nie o to chodzi. Ty masz odpowiedź sobie na pytanie, kim jesteś i po co tu jesteś. Tak długo tego nie zrobisz, nie ma mowy o żadnych wibracjach, o żadnej synkracji, no bo przyroda lubi równowagę i o tym nie można zapominać. Musi być konstant, po prostu. I tak uważam. Że jeżeli każde odchylenie no, powoduje niestety jakieś konsekwencje. I ta świadomość, owszem, tak jak mówisz, ona jest większa. Ludzie zaczynają rozumieć, jak działa wszechświat. Wiele ludzi zaczyna się fizyką interesować, bo nie każdego przemawia taka terminologia trochę, nie wiem, ezoteryczna, trochę duchowa. Powiem ci, że do mnie też. Ja dlatego często odwołuję się do fizyki, bo fizyka bardziej przemawia do mnie swoim językiem, aczkolwiek dzisiaj już myślę, że fizyka jest bardzo uduchowiona. Tak dziś twierdzę. Znaczy fizyka była taka zawsze, jaka była, nie? Po prostu, tylko my jakby teraz stwierdzamy, że to, co nazywaliśmy tym światem duchowym, jest bardzo kompatybilne ze światem fizycznym. Nie dostrzegaliśmy tych aspektów, po prostu. I taka jeszcze jedna rzecz, wiesz, mi się przypomniała, kiedyś oglądałam, jedyny raz. Oglądam czasami, przyznam, na kanale Zygfryda wystąpienia tej trójki, Christian, Zygfryd i Karina. Bardzo lubię te spotkania ich, kiedy oni opowiadają bardzo ciekawe historie. Ale kiedyś tam zobaczyłam, że jest takie spotkania cykliczne z siostrą Nadzieją. No jakoś tak unikałam tego, nie czułam, że to na pewno nie jest dla mnie. Ale raz jeden program obrzałam. Tam bardzo mądrą rzecz powiedziała ta pani, że
Po co ci otwierać trzecie oko, jeżeli ty nie wiesz, co się zadzieje i co z tym zrobić? Ja pomyślałam sobie, że to jest bardzo mądry argument, że ludzie zaczynają od tego bardzo często, że teraz to ja sobie tu muszę koniecznie otworzyć trzecie oko i teraz, no ale czy wiemy, co to oznacza, tak? Wiesz, o co mi chodzi, że ja na przykład bym się tak czuła, że nie jestem teraz gotowa na coś takiego. Żeby po prostu, że nie jest to jeszcze ten etap, że jeszcze mam bardzo dużo pracy, takiej bardzo zwykłej i ziemskiej, i że nie wiem, czy by mnie to nie przeraziło na przykład, gdyby się okazało nagle, że mogę posługiwać się jakąś mocą, o której nic nie wiem, nad którą kompletnie nie panuję i która mnie przeraża. Więc i nagle okazało się, że widzę rzeczy, których nie chcę widzieć, wiesz, po prostu sobie teraz tak, wiesz, fantazjuję, ale chodzi mi o to, że no zostawmy to na razie, jeżeli nie jesteśmy na to gotowi. To samo z wszelkiego rodzaju podpórkami w rodzaju ormy czy ormus, kiedy ludzie rzucają się do spożywania tego, licząc na to, że nagle się zmienią. Wiesz, jeśli się nie zmieniłeś od środka, nie zrobiłeś nic, to ja nie wiem, czy to ci zaszkodzi, ale na pewno nie pomoże. No to na pewno nie załatwi problemów, tak? Bo jeżeli problem jest taki po prostu namacalny, no to co to zmieni? Słuchaj, jaka byłaby konkluzja naszego spotkania dzisiaj? Zaczynamy od siebie? Tak, ja bym tak próbowała, żeby każdy przyjrzał się, czy na pewno w jego własnym życiu wszystko mu się podoba. Czy podoba mu się to, gdzie mieszka? Czy podoba mu się praca? Czy podoba mu się po prostu związek? Otoczenie, znajomi? I po prostu każdemu jednemu aspektowi się przyjrzał i tak długo nad nim pracował, aż poczuje, że naprawdę no, jest szczęśliwy, że nawet nie wie, kiedy to się stało. I tak długo, jak będziemy taką po prostu, nie wiem, planetą ludzi szczęśliwych i spełnionych, tak długo nie zbudujemy niczego nowego. Pięknie to podsumowałaś. Małgosiu, bardzo ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Szczególnie dziękuję za tą pierwszą część, gdzie przeczytałaś swój tekst. Moi kochani, ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli macie pytania do Małgosi, albo z czym się zgadzacie lub się nie zgadzacie, napiszcie w komentarzach, napiszcie do nas. Na pewno je przeczytamy i będziemy starali się odpowiedzieć. Małgosiu, czego ci życzyć na dziś? Ojej, dzisiaj? Kurczę, u nas jest zimno, to może było trochę cieplej. Dobra, wiecie co, ja też, ja mam 3 stopnie tylko i grzeję kaloryferem, więc życzę ci ciepła. Tak, bardzo dziękuję. Wszystkim bardzo dziękuję za to spotkanie i do widzenia i dobranoc, w zależności od strefy czasowej. To u mnie do widzenia, u ciebie dobranoc. Trzymajcie się i wiecie, drodzy widzowie, pamiętajcie, ja was kocham. Cześć, trzymajcie się. Cześć, Małgosiu. Dziękuję. Cześć.